dostałam iPhone'a na święta. O matko, ile on ma funkcji! Paulin! O matko, ile to ma aplikacji! Paulin! Tak, mamo, tato? Dobra, jesteśmy już gotowi do wyjścia. Mam nadzieję, że jutro ten dom będzie w takim samym stanie jak teraz. Tak, tak, wszystko będzie w porządku. Okej, no to teraz 5 małych zasad. Pierwsza zasada. Ma być tutaj idealny porządek. Druga zasada. Każdy z was może zaprosić jedną osobę. Trzecia zasada. Haulin, nie siedź tak dużo przy telefonie. Claudine, proszę się nie kłócić z rodzeństwem. A Claude, bądź sobą. Okej. A ja, mamusiu? Paula, ty jedziesz z nami. Co? Mamo, ja chcę tutaj zostać. Paula, przecież twoje starsze rodzeństwo zaprosi tutaj starszych straszyciół. I co będziesz robiła? Będziesz się nudziła. Dobrze, Paula, możesz tutaj zostać. Jej! Co? Mamo! Claudine, przecież Paula jest mała, przecież nic ci nie zrobi. Prawda? Będziesz grzeczna, Paula, prawda? Tak, będę grzeczna! Mamo, ale ona będzie przeszkadzać. Ale co by mogła ci zrobić? Nie chcę się bawić w niankę. Hej, przepraszam, ja już mam 5 lat. Nie potrzebuję żadnej niani, jestem już duża. Oj, Claudine, Claudine, przecież jest Haulin i Claude. Jakby co, to oni ci pomogą. No dobra. Jej! No dobrze, dzieciaki, my już jedziemy do dziadków. Bawcie się dobrze, bądźcie grzeczni. W razie czego, gdyby coś się stało, no to wystarczy, że do nas zadzwonicie. No to pa, dzieciaki, bawcie się dobrze. Pa, dzieci! I szczęśliwego nowego roku! Pa, mamusiu! Pa, tatusiu! Jej! Impreza! O, nie, 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 nie! Ty idziesz spać o 22:00. Co? Ale przecież jest Sylwester! Takie maluchy jak ty idą prędzej spać. Mam już 5 lat! Dobra, Claudine, niech zostanie, niech się z nami bawi. Przecież impreza dzisiaj sylwestrowa, nie? A, nic się nie stanie. Niech zostanie nawet do północy. Co? Halo? Mama powiedziała, żebyś tak długo nie siedziała przy telefonie. No to co? Nie musi o tym wiedzieć. To może mamie o tym powiem jutro? Tak, no to powiem wszystkim w szkole, że do 12 roku życia moczyłaś się w łóżku. No co? Ty moczyłaś łóżko? A ty to co? Świnkę Pepę oglądasz? Co, Świnka Pepa? Nie, nieprawda. Claudine kłamie. Ja nie oglądam takich bajek dla dzieci. A właśnie, Claude! Jutro ma być nowy sezon Świnki Pepy! Naprawdę? To znaczy, co mnie to interesuje? Okej, koniec tego tematu. Kogo zaprosiliście na Sylwestra? No ja oczywiście moją dziewczynę, Rosabelle. Ja zaprosiłam moją kumpelę Lizzie, a ja zaprosiłam Iris. A ja bym mogła kogoś zaprosić? Nie, bo to impreza dla starszych, a nie dla przedszkolaków. O właśnie, coś mi się przypomniało, że parę dni temu kupiłem fajne rzeczy na Sylwestra, zaraz wam pokażę. Jestem ciekawa, co to. Mam nadzieję, że to coś fajnego. Ta-ta-ta-ta-tam! A co to? A, to są takie rzeczy, które można wykorzystać do na przykład robienia zdjęć. Tutaj mamy na przykład sztuczne wąsy, okulary i takie inne rzeczy na Sylwestra albo, nie wiem, na jakieś inne imprezy. O, fajne! To chodź zrobimy sobie kilka fotek. Wstawię te zdjęcia na Straszybuka. Claudine, przez ciebie bym upuściła mój telefon! Ale to było dobre. A właśnie to nie było śmieszne, tylko głupie. A, było to troszeczkę śmieszne. No właśnie, nawet Paula się ze mną zgadza. Psz, też mi coś.
Ej, dziewczyny, chodźcie tutaj teraz przygotować jedzenie, bo za chwilę goście przyjdą. No, okej, to chodźmy. No, nareszcie, jedzenie mamy już gotowe. To moja dziewczyna i pewnie reszta gości. A moi goście już są. Czy ja słyszałam dzwonek do drzwi? Tak, Klot poszedł otworzyć. Okej, co tu ma być? Nie mogłam zaprosić moich starszyciółek z przedszkola, więc zaprosiłam ich. Mamy tutaj pana Misia, pani Lady, pani Oliwie i Miśka. O nie. Klotil, co ty robisz? My nie będziemy się tutaj bawić zabawkami. Nie wiem, dlaczego ty tutaj zostałaś. Mogłaś pojechać z rodzicami. Claudine, Howlin, goście przyszli. Hejka, hej, już jesteśmy. Dlaczego mnie nie lubisz? Paula, co się stało? Hej, fajnie, że już jesteście. Claudine, co się stało Pauli? Ano, bo ona tutaj przyniosła zabawki. Psuje nam całą imprezę. O, jakie to słodkie. Dla mnie okej, że tutaj będzie się bawiła. Paula, chodź na chwilę. Chodź. O nie. Ej, drzwi są otwarte. O nie, ona chyba uciekła. O nie, co ja zrobiłam? Chodźmy ją szukać. Jej, zaczynamy imprezę. A gdzie są wszyscy? Paula, gdzie jesteś? Paula, chodź! Paula! O nie, co ja zrobiłam? To wszystko przeze mnie. Przeze mnie Paula uciekła. Claudine, to nie twoja wina. To jest moja wina. Przeze mnie Paula uciekła, ponieważ powiedziałam jej, że szkoda, że ona została z nami, a nie pojechała z rodzicami. Aha, no dobra, no to jednak twoja wina. No co? No nie, moja mama mnie zabije. Co ja jej powiem? Że zgubiłam 5-letnie dziecko w lesie? Że ono jest same? Claudine, spokojnie. Paula się nie zgubiła, tylko uciekła z domu. Zaraz ją znajdziemy. Oby, ale gdzie ona może być? Słyszeliście to? Jakieś krzyki! To chyba Paula! Dobra, to chodźcie, idziemy tam. Paula! Paula, całe szczęście, że tobie nic się nie stało. Paula, ja cię strasznie przepraszam. To była moja pierwsza impreza i chciałam, żeby to wszystko wyszło jak najlepiej. A ja wszystko popsułam. Przepraszam cię, Paula. A ja cię przepraszam, że uciekłam z domu. Okej, no to chodźmy już do domu, bo jest strasznie zimno. No, chodźmy już do domu, bo za godzinę będzie nowy rok. To już? Ale ten czas szybko leci. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Szczęśliwego nowego roku! Jej! Paula, jeszcze raz cię bardzo przepraszam. Jesteś najlepszą siostrą. Ty też jesteś najlepszą siostrą, Claudine. Ej, a ja? To co? Ty też jesteś fajną siostrą.